Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na daily vlog. Taki luźny, mam nadzieję, że przyjemny do porannej kawy lub też wieczornej herbatki. Za moment będę organizować moje kosmetyki, więc tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam co i jak, takie małe urywki z mieszkania. Dzisiaj też czeka mnie dużo sprzątania, dużo takich spraw organizacyjnych, ale tego już pokazywać Wam nie będę, bo to raczej nic ciekawego. Mimo wszystko zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No i mam nadzieję, że właśnie przyjemnie, spokojnie, miło spędzicie dzisiaj ze mną czas. Zabieram się za chwilę za organizację moich kosmetyków. Pokażę Wam oczywiście co i jak, ale zanim to zrobię, pokażę Wam też co sobie ostatnio zamówiłam do nowego mieszkania, a mianowicie środki czystości Perfect House od Barwy. Nie wiem czy wiecie, ale Barwa posiada w swojej ofercie nie tylko kosmetyki, ale również produkty do pielęgnacji domu, do sprzątania, zapachy i tak dalej. I powiem Wam, że to było kilka lat temu, kiedy marka wysłała mi właśnie w takiej paczce PR-owej do przetestowania pierwsze produkty do domu. Teraz już nie pamiętam co to dokładnie było, ale na pewno był tam produkt do łazienki i był produkt do kuchni. Natomiast ja sobie zrobiłam przerwę w ostatnim czasie od tych środków i tak mi coś przyszło do głowy i mówię, fajnie by było znowu do nich wrócić, bo pamiętałam, że mają przepiękne zapachy i bardzo dobre składy. No i co? Weszłam na stronę. Okazało się, że jest w ofercie teraz tak dużo tych środków czystości, że można przebierać. Jest też nawet taka kolekcja, powiedziałabym luksusowa, której jeszcze nie znam, nie wiem jak pachnie. No ale zamówiłam sobie coś do łazienki, coś do kuchni i do sprzątania, pielęgnacji mebli. No i nie zawiodłam się, bo oczywiście jak zawsze pachną obłędnie. Oczywiście to nie są najtańsze środki czystości i nie w takiej cenie jak dostaniecie na przykład w Lidlu, ale powiedziałabym, że to jest taka półka cenowa podobna do tych produktów do sprzątania domu Yoop, ale jeśli jeszcze ich nie znacie, to polecam Wam przetestować. Zapachy są przepiękne, utrzymują się bardzo długo w powietrzu, takie naprawdę, no zobaczcie, tutaj mamy na przykład kardamon i czarna herbata, tutaj mamy czarny pieprz i oak moss, nie wiem co to jest, ale na przykład tutaj mamy zapach lilii. No to co, biorę się za organizację i pokazuję Wam jak teraz u mnie to wszystko wygląda. Zacznę od kosmetyków do makijażu i pokażę Wam, tutaj mam jedną pierwszą taką szufladę, w której sobie wszystko ułożyłam, to z czego aktualnie korzystam i nie tylko, zaraz Wam tutaj dokładnie opowiem co i jak, ale nie wiem czy pamiętacie, już na moim kanale robiłam taki film, gdzie pokazywałam Wam wtedy takie oto pojemniczki, je można kupić w Leroy Merlin. Mam nadzieję, że jeszcze są dostępne i można sobie skompletować, podołączać jeden do drugiego i właśnie zapełnić przestrzeń, zorganizować przestrzeń. Jak widzicie, tutaj mi zabrakło, ale to spokojnie ja sobie je dokupię. Natomiast w tej chwili wszystko wygląda tak jak widzicie i tak szybciutko opowiem Wam co tutaj jest. W tej dużej, takiej największej przegródce, pojemniczku ułożyłam sobie wszystkie paletki, bronzery, róż, pudry, tutaj mam też paletki od Fenty Beauty, bardzo fajne zresztą. Następna przegródka, następny pojemnik to są tusze do rzęs, baza jak widzicie, produkt do brwi, który stosuję, Beauty Blender, tutaj mam kredki, bazę od Becky, ale tak naprawdę powiem Wam, że w ogóle z niej nie korzystam, chyba że gdzieś wychodzę wieczorem, potrzebuję taki trwalszy makijaż, no to wtedy tak. Rozświetlacze, tutaj mam duże błyszczyki, to też jest oczywiście Estée Lauder, proszę bardzo. Dodatkowe takie siateczki do czyszczenia pędzli,
pomadki wszystkie, które aktualnie stosuję, plus błyszczyki też od Fenty Beauty. Tutaj widzicie, mam zapas tuszy do rzęs, one są nowe i już gotowe tak naprawdę do przetestowania, więc po kolei będę z nich korzystać. No, ten tusz do rzęs znam, uwielbiam, jeden z moich ukochanych, ulubionych, zresztą widzicie, tutaj mam wersję w użyciu. Poduszeczki, pędzelki, gąbeczki, korektory w różnych odcieniach do stosowania i tutaj mam podkłady, filtr i też aktualnie stosuję ten filtr mineralny krem ochronny z Bandy 30 w, o takim delikatnym kolorze i powiem Wam, że ostatnio w ciągu dnia, jeśli robię sobie jakiś delikatny makijaż, to tylko i wyłącznie ten filtr. Do filmów bardzo często podkład Double Wear, bo on bardzo dobrze wygląda na skórze i w kamerze, a tak naprawdę nic więcej. I tutaj z tyłu mam jeszcze rozświetlacz od Fenty Beauty, takie dodatkowe pudry i tak to się, słuchajcie, prezentuje. Tutaj mam jeszcze jedną szufladę zapełnioną kosmetykami, tylko tak szybko Wam pokażę. O, będzie ostrość, jest. Muszę z nią zrobić porządek, bo to są kosmetyki do testowania, zapasy kosmetyki dla Was, które pojawią się już niedługo na moim kanale w rozdaniu na 20 tysięcy. Także ta szuflada czeka na swoją kolej na sprzątanie, a teraz przenosimy się na chwilę do łazienki. No dobrze, to teraz pokażę Wam tutaj w mojej łazience, jak zorganizowałam sobie kosmetyki. Co prawda część kosmetyków, ale już jakoś to zaczyna pomału wyglądać. Na początek powiem Wam, co tutaj mam za szafki. Otóż to są szafki z Leroy Merlin, które wyglądają mniej więcej tak. One mają lakierowane białe fronty i tutaj mamy trzy szafki. 60 na 90, 20 na 90 i znowu 60 na 90. Te szafki mają głębokość 22 cm, o ile się nie mylę, i można je fajnie ze sobą komponować. Tak naprawdę w zestawie były jeszcze tutaj takie uchwyty, ale mi te uchwyty kompletnie się nie podobają. Także szafki wyglądają w ten sposób i już zdążyłam sobie zagospodarować jedną z nich, a mianowicie tą, więc od razu ją otwieram i pokażę Wam, jak to wszystko w tej chwili wygląda. Jak widzicie, w szafce mamy trzy półki. O, tak to się mniej więcej prezentuje. I na samej górze mam wszystkie rzeczy zabiegowe. To znaczy, tutaj w tym małym opakowaniu trzymam wszystkie swoje urządzenia, gadżety takie, które już mogliście widzieć w serii Domowe zabiegi, a dodatkowo tutaj mam jeszcze wszystkie preparaty, żele do ultradźwięków, ampułki, preparaty do dezynfekcji. Także tam na górze tak naprawdę nie ma nic ciekawego, chociaż dla niektórych może to być również ciekawe, ale pozwólcie, że górę sobie ominiemy i teraz przejdziemy do tej części. Ta półeczka to są wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o pielęgnację ciała. Mam tutaj dwa kosmetyki od Caudalie, peeling do ciała, masło do ciała, produkty samoopalające. Tam z tyłu też jest przepiękny rozświetlacz od Fenty Beauty, jakiś płyn do mycia ciała. Tutaj w koszyczku trzymam sobie wszystkie swoje maseczki w płacie, płatki pod oczy i tak dalej. To jest dobre, wygodne rozwiązanie, bo też nic mi się tutaj nie rozwala, a taki koszyczek zawsze dobrze się prezentuje. A tutaj znowu rękawice do samoopalaczy, maseczki i kosmetyki, powiedziałabym, bardziej takie zabiegowe. Tutaj mam, widzicie, płyn złuszczający, peelingi, kwasy, retinol, peeling do ust. Także to są takie też rzeczy, z których korzystam rzadziej. I została nam ostatnia półeczka, która jest troszkę moja, troszkę Massimo. No i jak widzicie, w tej części trzymam kosmetyki, z których korzystam codziennie. Są to preparaty oczyszczające,
cudowne masełko od Bandi, jest post na moim blogu, polecam Wam poczytać, fantastyczny płyn micelarny z Basic Lab, kosmetyki od Amnaturique, też już był film na ich temat, preparaty z witaminą C, tutaj widzicie serum, będzie film na moim kanale o witaminie C i moim top 5, także czekajcie cierpliwie. I tutaj też mam preparaty oczyszczające, toniki, wszystko to, z czego aktualnie korzystam. A po drugiej stronie, tak jak wspomniałam, to taka część Maxa, bo tutaj jest tylko i wyłącznie mój deo, a tutaj już są rzeczy Massimo, a jego ulubiony dezodorant. Nie, powiedział, że nie zamieni go na żaden inny, także niech sobie używa. No i tak to się, słuchajcie, prezentuje. Tak to wygląda. Na razie jedna szafka zorganizowana. Jak już zrobię resztę, to też Wam pokażę. A my dzisiaj wieczorem we dwójkę świętujemy. Mamy tutaj małe szampany, kieliszki. Co prawda jeszcze nie kryształowe, ale już są. Non fa niente, amore. Auguri per la nuova casa. Auguri, amore. No to co? Otwieraj. Ire. Sì, sì, sì. Una piccola bottiglietta. E poi quando facciamo l'impresa grande? Jutro. Może być, jutro. Jutro. Parapetówka jeszcze nie teraz. Ecco co prawda, qua. Rodzina będzie. Proszę bardzo. Un poco di champagne. Va niente, prosecco. Prosecco, ale to dobre. Prosecco może być. Dobre. Na dobry początek. No dobra. Gotowe? Gotowe. No to co, na zdrowie i za nasze nowe mieszkanko. Na zdrowie, na nowe mieszkanie.